No dzień dobry. Godzinę temu przyjechaliśmy do Wrocławia i już pędzimy na pierwszą wystawę Salvador Dali i Andy Warhol. No i co, dzisiaj pokażę wam oczywiście sztukę i całe miasto, to co zwiedzimy, to co zobaczymy, a jutro będą targi, więc też was na nie zabiorę. No to lecimy! Właśnie wyszliśmy z wystawy, byliśmy tam 40 minut, a zakładałam w swoim planie co do minuty, że będziemy tam przynajmniej 2 godziny. No i jestem taka trochę zniesmaczona, a może to zbyt duże słowo, ale mam niedosyt ogromny, ponieważ ta wystawa kosztowała 3 dychy. Jak wystawa kosztuje 3 dychy, to musi być dobra. Jak 23, to jeszcze można uważać, że będzie źle. No ale 30? Za tą cenę ostatnio mieliśmy Wyspiańskiego, komiks, design i inne rzeczy, więc tak... Cóż za wydane pieniądze. Ale już nie o pieniądzach, a o sztuce. Więc Geniusz Wszechstronny to wystawa Salvadora Dali połączona z wystawą Andy'ego Warhola, czyli totalnych świrów w sztuce, którzy kochali pieniądze, kochali sławę i kochali siebie. Więc to ich łączy i to jest w tym jakby wspólnym czynnikiem. Wystawa jest dosyć obszerna, bo zajmuje całe Muzeum Teatru, ale tych prac jest tak niewiele! To jest... Jezu! Jak mi przykro! Nie wzięliśmy przewodnika, chociaż dochodziły do mnie słuchy, że przewodnik ważny jest akurat w tej kwestii, ale uznałam, że akurat o tych dwóch artystach wiem na tyle dużo, że mogę się podjąć wyzwania i bycia przewodnikiem tym razem dla Piotra. No i myślę, że poszło mi dobrze, bo wiem o nich serio dużo. No ale ludzie, chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, a na tej wystawie postawili na bardziej słuchanie z telefonu niż na czytanie na kartkach i na ścianach, jak to zazwyczaj bywa. I tak jak mówiłam w jednym poście, no zazwyczaj nie czytam tych opisów, no ale tutaj się przydało chociaż cokolwiek, a tutaj były opisane tylko techniki. Nie było dużo prac, które chciałam, żeby były i więcej w sumie prac Andy'ego Warhola widziałam kiedyś w Mocaku i to było o wiele ciekawsze niż tutaj. Tutaj były totalne podstawy, totalne takie prace, które każdy zna z internetu i w sumie to jest fajne, ale to się już widziało i chciałam zobaczyć chyba coś innego, skoro to jest taka wielka, cudowna wystawa. No było dużo dobrego. Były fajne rzeczy, ale to jest zbyt mało. Więc jeżeli chcecie tutaj przyjść, to może przyjdźcie w jakiś darmowy dzień, o ile jest. A inaczej, no nie polecam. Przykro mi, ale nie polecam. Za to polecam oglądać ich w internecie, polecam zobaczyć ich pracę i zapoznać się z ich twórczością, ponieważ ja przez 4 lata liceum plastycznego i podczas dyplomu miałam bardzo duże możliwości zapoznania się z nimi i pokochałam ich miłością ogromną. I tak samo polecam wam dziennik geniusza Salvadora Dali, bo tam jest wszystko, co potrzeba. Tam później można się na tyle zainspirować, że poszukać sobie w necie, a później na jakiejś wystawie, na przykład nieczasowej, na wystawie stałej w jakichś muzeach można gdzieś tam dorwać ich pracę i to jest chyba większe wrażenie niż zbiór tego wszystkiego tu. A o wystawie za kilka dni będzie na blogu, więc jeżeli jesteście tu później niż 15 maja, to link macie w opisie. Będziemy zaraz lecieć, jechać, nie wiem co, po linku. Stresujesz się? Nie, będzie bardzo fajnie. Jako florystka musiałam przyjść do ogrodu japońskiego, także oto on. Proszę, Piotr, pokaż całą tą okazałość. Stoi tam, i robimy sobie zdjęcia, oglądamy i jest fajnie. Pawilon czterech kolorów.
stopu jest do 20, więc jeszcze wykorzystujemy ostatki sił i ostatnie godziny i idziemy jeszcze zwiedzać sztukę i mam nadzieję, że będzie lepiej niż na Salwadorze Dali i Andy Warhol. A wiadomości z Wrocławia nadawała dla Państwa Karolina Katarzyna Klementyna Zawaryło. Dawno nie widziałam tego człowieka tak zachwyconego wystawą. To on może nie lubi tak bardzo sztuki, ale po prostu powierzchnią i tym, jak to wszystko było zaprojektowane, no to jest programista, to jest dobry po prostu programista, grafik, taki, co tutaj po prostu lubi projektować. No on lubi projektować, pokaż się z ostrością. Galeria, jakie były? Świetnie. Dobry design. Nowocześnie, super biało. Super biało! Pozdrawiamy, Piotr Janowski, Karolina Zawaryło. Słuchajcie, to jest ogólnie hit. Wynajęliśmy sobie hotel w miejscu tak, żeby było blisko tych targów. No i tak, o super, tylko 5 minut. Poszliśmy naokoło, szukaliśmy, a się okazało, że mamy drzwi w drzwi. Taka historia, ale w każdym razie już jesteśmy pod Barbarą. Zaraz będą targi, będzie można odebrać moje wlepy i ulotki i zobaczyć plakaty. Także jestem podekscytowana, a na razie idziemy jeszcze na Ruską i jeszcze no trochę zobaczyć sztuki. Wiadomo, nie byłabym sobą, gdybyśmy tego nie zrobili. Chodźcie! Właśnie to jest śmieszne. Trzymałam w portfelu przez 3 lata te bilety. Teraz je wykorzystam. Wreszcie! Jesteśmy właśnie na ulicy Roosevelta, czyli na ulicy bardzo dziwnej, na której jest mnóstwo starych domów i kamienic. Pokaż do góry. A przy okazji jest również sztuka i to sztuka nie byle jaka, bo sztuka bardzo ważna, bardzo charakterystyczna, jak już widzicie pewnie nade mną. I co, tutaj jest dosyć nieprzyjemnie, ale warto tu przyjść i warto zobaczyć tę dziwną rzecz. Chodźcie, jeszcze pokażę Wam inne. Znacie klasyków, to na pewno czytając mojego bloga znacie Fridę. O Fridzie był post i bardzo gorąco Wam polecam książkę o Fridzie. Link macie w opisie. Także jest tu nawet Frida, jest tu nawet krzyk, który Wam zaraz pokażę i po prostu jest dużo fajnych rzeczy. Jest bardzo kolorowo, bardzo sympatycznie, no nie, nie sympatycznie, ale jest bardzo kolorowo, bardzo ciekawie. I myślę, że warto tu przyjść. My tutaj spędziliśmy może maksymalnie pół godziny, godzina z dojazdem w tą i z powrotem na rynek, także polecam. To jest krzyk, ale to na pewno wiecie, bo jesteście bzikami sztuki, na pewno. W doborowym artystycznym otoczeniu powiem Wam trochę o targach. Targi odbywały się w Barbarze, czyli tutaj. I wystawców było niesamowicie mało, ale każdy z nich był całkiem sympatyczny i warty obejrzenia. Były ładnie zaprojektowane zaproszenia na fajnych takich eko-papierach. Były super biżuteria. Jeden był wystawca z szamponami i mydłami w kostkach i dowiedziałam się z nich, że są tutoriale na temat tego, jak myć szamponem włosy, więc myślę, że przyda mi się to, bo ja swój odłożyłam w zapomnienie. Wyszłam z pustymi rękoma, ale w sumie pełnymi wizytówek. I co? No i może będą jakieś plany na pierścionki, na spodnie i na zaproszenia. Także jeżeli jeszcze macie kiedyś czas na przyjście na targi we Wrocławiu, dobry design, no to te targi są dobre. Także to, że byłam ich patronem medialnym, myślę, że było żadnym wstydem. Kolorowo to tutaj wypiliśmy najgorszą w moim życiu lemoniadę lawendową. Nie polecam, ohydna, zostawiliśmy całe, a ja nienawidzę marnować żarcia i w sumie picia nigdy nie marnuję, ale teraz zmarnowałam, jest mi przykro, moja zero waste'owa dusza mówi po prostu żal.
piękna kawiarnia, którą widzieliście przed chwilą, to Nanan we Wrocławiu, który był naszym punktem obowiązkowym, ponieważ piszą o tym w każdych gazetach, wszędzie i na Instagramie jest to przecudne i na żywo również, więc bardzo polecam Wam iść. A ja co? Zapomniałam się z Wami pożegnać we Wrocławiu, więc żegnam się z Wami w Elblągu w trakcie oglądania serialu. Także buziaczki, do zobaczenia 30 maja. Pa!